Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek Assassin's Creed Origins. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zakończyliśmy na tym momencie właśnie. Płyniemy, sterujemy Ayą i płyniemy do wybrzeży Morza Egejskiego z całą tutaj armią. Zobaczcie, wszyscy mają podpalone strzały nałożone na łuk, więc rozumiem, że kogoś atakujemy. Przypomina mi się trochę Black Flag. Aha, i zobaczcie, po prawej na dole mamy amunicję. O, to naprawdę Assassin's Creed Black Flag przed nami. Spieszę się, cały czas mam turbo wciśnięte. Wow. Faktycznie gęsto. Zatop flotę! Tylko jeden? Nie. Spróbujemy zaatakować tym. Kadłubem. Taranem. Kadłubem. Strzelaj słabe punkty. Przytrzyma, aby staranować. I bang. Gdzie? Gdzie są te statki? Ach, tam. Zawracamy, zawracamy, moi drodzy, zawracamy. Zobaczcie, wulkan tutaj wyrzuca kłęby dymu. Prędkość taranowania. Bang! Płonące dzbany. A czemu nie mogę zaatakować? Dobra, płonące dzbany. Pięknie, kolejny zatopiony. Dobrze. Okej. I teraz. Widzicie, mają bardzo żagiel postrzępiony. To teraz jeszcze jeden taran i po wszystkim będzie. Bang! Ostatni idzie na dno. Dobra, płyniemy do Pompejusza. No, świadomy siebie. Aha. Mamy tu mapę? Nie mamy mapy. Tam jakiś statek. Jakiś duży. Zatopienie okrętu przez staranowanie przyspiesza przeładowywanie. Przytrzymaj B w celu podniesienia tarczy. Pójdź zaraz po tym, jak wrogi pociski trafią w twój okręt. Ua, tam jakiś wielki statek jest, nie? A tam jeszcze mniejszy za nim.
by you ordering me away from a fight. Eddie, shit! Of course not. But I am not keen to die protecting a Roman. Especially. A nie, nie musimy z nim walczyć. To jest Pompejusz, czyli musimy go osłaniać. Broń Oktaremy Pompejusza. Dobrze, będę bronił, ale dawaj, dawaj, szybciej płyńcie. Szybciej płyńcie, szybciej płyńcie. Proszę, 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 proszę. Oh yeah. Oh yeah. Płonące dzbany. Płonące dzbany. Dawaj, dawaj, dawaj. Strzelaj. Dobra, zatopiony. Dobra, drugi będzie zatopiony. Pięknie. Został ostatni. Czemu nie płynie? Już zatopiliśmy statek. Oła. No i piu. Gdzie został jeden? Aha. Strzelamy! Dobra, jeszcze jeden raz. Pięknie. I ostatni raz. Po wszystkim. Idą na dno. Zobaczymy. Jeżeli będzie nam dane oczywiście to zobaczyć. Jesteśmy na jego statku, na statku Pompejusza. In the midst of war with Caesar, I find it odd. Who in Hades are you? Well, we could have let you die. Pompeius Magnus. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won Rome. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. A valuable friendship indeed. Uh-oh. My fleet will soon be ready for Egypt. I co to wszystko? Myślałem, że jeszcze będzie dalej kontynuowany ten wątek, ale chyba wracamy do bajeka. Mam nadzieję, że do bajeka, a nie do teraźniejszości i do Laili. Zaraz się przekonamy. Chociaż bajeka nie widać, a jak się ładuje zazwyczaj bajek, to mamy go na ekranie. Ale już się nie mogę doczekać. Dawaj. Ach, to wciąga ta gra niesamowicie, naprawdę. Nie mogę się od niej oderwać. Wcześniej troszeczkę starałem się ograniczyć granie w Assassina do momentu, kiedy nie będę miał Xboxa X-a. O, jest bajek. O, i achievement kolejny. Może. Ukończ główne zadanie Pompejusz Wielki. No dobrze, ukończyliśmy. To w takim razie zostało nam... Na przykład to zadanie w tym mieście, chociaż powinno być chyba jeszcze jedno. A nie, poczekajcie, przecież mamy włączone, odebrane zadanie, lament robotników.
No, dokładnie. Jest 80 metrów od nas. Znajdź robotników i porozmawiaj z nimi. Czy tu damy radę się wspiąć? Damy radę. Okej. O, a zaboli. Trochę zabolało. A co oni w studni robią? Coś tam się stało. Baba. I pój. Mam. Dobra, dawaj, pomogę ci. A po co mam wyciągać pochodnie, jak tu jest jasno? Węże? Użyj węża, ale z wężami? Nie wiem, czy jakiś problem będziemy mieli. Jeżeli faktycznie to węże, to myślę, że żadnego problemu mieć nie będziemy. Ale zobaczymy. Dobra, przedostań się. Aha. Co ty tak tu siedzisz, stary? That place was probably part of the old temple. Do you need help getting out of here? I am fine. I am going to meet with my brothers and take a break. What is this place? I to wszystko? Mamy tu zadanie, tu jeszcze coś jest. Oko Kemvera. I tu papirus apoteozy i historia opiekunów starej biblioteki. Zbadaj wschodni brzeg Nilu. Zobaczmy na mapę. Aha, dobra. No tak, przecież mamy najpierw wynieść tego gościa z tunelu. Przejdziesz tu, czy nie? Idziesz? Aha, dobra. Nie ma za co. Co to było? Zgłoś się z powrotem do Nito. No dobra. Ale zastanawia mnie ta stara biblioteka. Co tam jest grane? No to na pewno się dowiemy. Teraz czy później, ale się dowiemy. Najpierw pogadajmy z Nito. I dajmy jej informację, że robotnicy chyba zaraz przyjdą. No właśnie. You are welcome. Zadanie ukończone. Czemu mapa świata niedostępna? Tu jest, ale chcę zobaczyć tą starą bibliotekę. Mapa. Zbadaj wschodni brzeg Nilu. Ach, tu. Dobra.
Pójdziemy tam, oczywiście, ale najpierw pójdziemy do tutaj, do tej misji, którą mieliśmy już zrobić wcześniej. Ale cały czas coś innego nam głowę zaprząta. No masakra, tu jest tyle zadań. Widzisz moją twarz? To zdolny jesteś. No, that's not you. Just don't know it yet. We give every new arrival a house. Only dig it out and help. Ha, dostajesz dom, tylko musisz go odkopać. Speak to some of our new inhabitants. Let Nehi. He can tell you how liberating it is to leave the past behind. I cannot shed my past like a snake sheds his skin. Welcome, friend. Porozmawiaj z Nehim. Może to będziemy mieli w Letopolis. Fajnie by było. By the gods, what am I to do? Peace, friend. What happened? The gods have cast me. I lost my farm and my wife to my brother in Yamu, and now I've lost what little I owned. My cart got stuck in a ditch far from town. As night came on, I heard terrible roars, and I just left them. Lwy? Poor oxen, everything I owned. What am I to do? Roars? There are no large beasts in this region. I did not stay to find out. They were the last gift I got from my father, Khufu and Kiera, and I left them there with all I own. When I am out that way, I will see what I can find. Now, do what you can on your new house. My thanks. My house is to the right of the entrance to the temple. Dobrze, możesz mi odkopać jeden dom. Znajdź wóz Nehiego i oddaj mu go. Wieś spory kawałek od miasta. A to naprawdę nie jest daleko. Nie to, że się obrażam, że jest blisko, ale... A mogłeś powiedzieć, że naprawdę ten wóz stoi niedaleko. Tu wyjedziemy? Wyjedziemy. Dobra, Senu. Wiecie co? Obstawiam, że te bestie to mogą być ludzie. Wystraszyli właśnie tego właściciela, tego wozu. Go ukradli, po prostu. Chociaż może jakieś tam... bestie, lwy, lamparty, może będą. Już nie wydaje mi się. Oła! A jednak. A jednak. Oła! Skąd ty się tu wziąłeś? Czy cię lwy nie zjadły? Dobra. Atakujemy. Załatwiony. Oho, to ten ninja. Ała! Nie widzę, nic nie widzę. Dobra, kończ pan. Dziękuję. Tu chyba był jeszcze jeden, co? Lew. Nie? To nie, to wsiadamy. Ale że żyją te woły, że lwy nie pożarły? Tych dwóch soczystych, ogromnych wołów? Dziwne. Co on tu ma? Za dużo rzeczy, to powiem wam, że on to nie ma. Kilka krzeseł, jakieś trzy worki.
Wygląda jakby puste worki, dwa dywany. No może sprzeda. Coś z tego będzie miał. Może. Dobra. Nawet nie chcę od niego żadnej nagrody, chyba wiecie. Widoctwo. Bajek! You found Khufu and Kiera. Today I cry tears of joy. Look how much you have done since I have been gone. I found something strange inside the house. It arouses my curiosity and yet terrifies me. Will you look? Show me. Bardzo chętnie. As I dug out the main room, I found ominous writings on the wall. Old writings. I have no idea what they say, but it scares me in my bones. These are old, but incomplete. Too much is missing. Erased by time and sand. Do you think it's a curse? I will ask around town. All right. What should I do? I don't know if I can sleep here. You will be fine. You should speak to Ramesu. He knows everyone in town and everything that happens here. I'm sure he does. Porozmawiaj z Ramesu. Myślę, że za bardzo się boi. Myślę, że to żadna klątwa nie jest. Ale też mnie ciekawi, co to może być na tej ścianie. Jeżeli to jest takie dziwne, to znaczy, że nie na wszystkich ścianach ludzie piszą jakieś hieroglify. Nie do końca. Jak się zdenerwował, Bajek. I will check with them. You are wasting your time, but as you will. Czy co, kolejne śledztwo? Dobra, mamy jeden. Mamy drugi. I trzeci. Welcome, friend. A new life awaits you here in Metropolis. Oj, przepraszam. Ramesu said you found strange hieroglyphs in your house. Yes. I thought they were kind of creepy. I think someone else may have found the same thing. Zgadza się. Sure. Go on and take a look. Pewnie zużymy wszystko w całość, co? Looks like the same style. Perhaps part of the same message. No, właśnie. I będziemy mieli kolejne znajdźki. Tak czuję. Dobra, do następnego. Tu pani miła jest. Jakie włosy ma, szyszy. No, grzywka jej nie wyszła. He'd be cute if he didn't look like he was always about to. Tell him I asked how he was. My name's Nebefa. More of the message. Druga część. Czyli co, wiadomość będzie się składała z czterech części. I odkryjemy. Co te hieroglify oznaczają? Myślę, że nic wielkiego. Może słowa piosenki. Ruda tańczy jak szalona. Mówię wam, w 48 roku przed naszą erą, właśnie wtedy powstał tekst do tej piosenki. Passing through, but looking into a mystery. Did you find ancient hieroglyphs in your house? Didn't everyone? Didn't worry me much. Why? Does it mean something? Not sure yet. May I look? Don't see why not. Tell me if I should worry. Okej, powiem. Gdzie ty masz? Tu.
Ostatnia, albo ostatnia będzie... Jest przepowiednia. Jeśli droga zawiedzie cię do Letopolis, spójrz na zachód ku piramidom. Wśród złotych wydm leży świątynia miliona lat, strzeżona przez kamienne lwice. Zajrzyj do tłumaczenia. Dobra, spójrz na zachód ku piramidom. Wśród złotych wydm leży świątynia miliona lat strzeżona przez kamienne lwice. Stąd na zachód, czyli ku piramidom. To gdzieś tutaj będzie jakaś świątynia. Ciekawe. No dobrze, to w takim razie... zrobimy takie dwa myki. Zadanko o starej bibliotece jest tutaj, więc przenieśmy się szybką podróżą w to miejsce, zbadamy, o co chodzi ze starą biblioteką, a wtedy, wracając szybką podróżą, będziemy na górze w punkcie synchronizacji i stamtąd spojrzymy w stronę piramid i myślę, że stamtąd będziemy w stanie ujrzeć tą świątynię, która jest zapisana właśnie w tych hieroglifach. Dobrze. Teren badania. Aha, nie tylko my tutaj jesteśmy. Trochę ich tu dużo jest. A wiecie co? Możemy chyba zejść od razu na dół. Pałka jakaś. Ofiary dla Selkit. What is that sound? Voices? Ghosts? Demons? Demony? Need to find the source of the chanting. Wow. Słuchajcie, no teren badania. Co jest grane? Załatw go. Tu mamy dwie misje chyba w jednym czasie. I smak jej żądła i ta stara biblioteka. Więc dlatego trochę tutaj jest tych zadań. I się przeplatają. O, Bóg wojownika. Jeszcze tylko tego załatwimy. A gdzie ta reszta tu stoi? Jak oni tu znaleźli? Są gdzieś pod ziemią. Tu pewnie, tak? Czy my tu byliśmy? Ach, tam jest przejście. Nie zauważyłem. Ale jeszcze tu możemy przeszukać te rzeczy. O, futro znaleźliśmy. No i pięknie. Nie, nie przedostaniemy się chyba tutaj. To zagadka. Może spróbujemy jednak inną drogą. Nie, 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 wyskocz bajek.
spróbujemy z od strony wody. Albo gdzieś tu. O właśnie. Nie? Kurczę. Powiem wam, że nie mam pomysłu, jak tam wejść. Tu jest tylko jedno zejście. Tu jakiś gościu jest? Co on tu robi? Tu nie ma żadnego. A to nie jest żadna płyta, pod którą... Nie. Myślałem, że tam, gdzie Bajek usłyszał te głosy duchów albo demonów, to myślałem, że tam będziemy mogli jakimś sposobem przejść, ale nie. Także musimy znaleźć inny sposób. Może ten pan nam pomoże? Czy pani? Who's there? I'm armed. I will hurt you so much the gods will sing stories of how badly for ages. Keep the peace, friend. I'm merely curious. There is little enough left of value. The jackals have already stripped the site clean. I read about an ancient battle between Mahes and Orchus, and wondered if it was here. This was where Mahes fought and died at the hands of Baguas the eunuch, and Mentor the Rodian. You may have read my version of Ma'ani Jehuti. No? No matter. Do you know what became of Mahes' sword? The sword of Ptah, said to be sacred both to Sekhmet and Serket. No, but as I said, this place has long been plundered. The bandits stay north of here, so I stay far away. Thank you. I'll head north. Dotrzyj do obozu bandytów. Po drugiej stronie. No dobrze, ale tu jest też... Zobaczcie, smak jej żądła. Aha. Dobra, to zróbmy te dwa zadania. Smak jej żądła i później pójdziemy do tego obozu. Znajdź wejście do jaskini. No, powiem wam, że nie pomyślałbym, że tak daleko jest to wejście. Dobra. Tam mamy trzech jakieś. O. Mysterious killings have led here. The symbol is old. This place is from a long time lost. Tak, ale tam jest trzech. Jakichś, nie wiem co oni tam odprawiają, jogę jakąś. Jakieś modły. Więc musimy na to uważać. Wow. What is this insolence? Who dares to intrude upon our... To pewnie walka nas czeka. Sacred. A trail of death led me here. This cavern reeks of the profane. Are you the bloody hand responsible? The goddess Serket is she who tightens the throat, and the one who lets. Zobaczcie, ciało tutaj leży. A ci nadal się modlą. All of the souls were chosen from lesser faiths, but we study their organs and read the signs. Soon we will know Serket's secrets and become immortal. Nie zdążycie. Let's test your immortality, shall we?
Wow. Ten co zrobił. Dobra, zaraz będzie załatwiony. Ostatni strzał. Pięknie. Nawet sam chyba wszedł w ogień, jeżeli się nie mylę. Dobra. A ty tylko zostałeś. W sumie uciekłbym na twoim miejscu. A niech ci będzie. Przepadamy teraz te miejsca kultu całe. Jeszcze zbierzmy tylko to, co możemy wszystko zebrać. Pięknie, trochę monetek wpadło. I dobijamy chyba, tak go? Tak. Ej, udało się, od razu wykonane. To mi się podoba. Nie musieliśmy badać dwóch pozostałych ruin. Od razu nam się tutaj udało. Co to jest? Zwój z modlitwą do Selkit. Jeszcze tutaj coś znajdziemy? Dziennik mordercy. Zobaczmy, no w mieście stara biblioteka. Okej, okay, starą bibliotekę jedziemy, bo powiedziałem, że obiecałem temu gościowi, który jest przy ruinach, że pójdziemy do tego obozu bandytów. Tak więc jeszcze w tym odcinku to zrobimy. Wiem, że te odcinki zamiast 25, 30 minut zrobiły się 35-40 minut. Mam nadzieję też, że nie macie mi tego za złe. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to po prostu to przykro mi, niech ogląda tylko 20 kilka minut. Ale dla mnie naprawdę mnie ta gra tak wciąga i domyślam się, że niektórych z was też. Że niektórych z was też, więc... Miecz. Gdzie jest ten miecz? Ptacha. Uuu. Tu przy hien. Przy legowisku hien. To wiecie co? To my od razu do hien pójdziemy. Nie będziemy walczyć tutaj z tymi bandytami. Dobra. Pięknie. To wszystkie? Czy reszta pouciekała? No, weźmy ten miecz. Ciekawe, czy faktycznie będzie taki dobry. Wow. Uluciukowy kształt. Aha, zadanie ukończone. To nawet się nie będziemy wspinać. Bo idziemy tutaj szybką podróżą i spojrzymy na zachód, tak jak było zapisane w tej, nie wiem co to powiedzieć, przepowiedni, no nie, w instrukcji hieroglifowej. Spojrzymy na zachód, na piramidy i może ujrzymy tą świątynię pilnowaną przez kamienne lwy. Czyli co, sfinksy czy kamienne lwy faktycznie? Zaraz zobaczymy. Znaczy, może nie zaraz. No zaraz może znajdziemy miejsce, gdzie ta świątynia jest, a w następnym odcinku będziemy ją badali. O. Nie, na zachód to tu. No i gdzie? Ta świątynia? Poczekajcie. Zadania, nowy w mieście, nie? To jest to. Zajrzyj do tłumaczenia. No dobra, spójrzmy jeszcze raz. Do tłumaczenia. Jeśli droga zawiedzie cię do Letopolis, spójrz na zachód ku piramidom. Wśród złotych wydm leży świątynia miliona lat strzeżona przez kamienne lwice. To wygląda na to. Czekajcie, a spróbujmy. Ja się zabiję, jak tu skoczę. Dobra, to tak skoczmy. To nie, to zdecydowanie nie są lwice. Są jakieś ptoszki.
Teren badania? Dlaczego teren badania? Czy mamy jakieś zadanie tutaj? Nie. A, ale właśnie może tu mamy wejść do góry i zobaczyć tą świątynię odkryć. I już wiem. Tak, stamtąd nie dowiedzieliśmy, a stąd będzie ją widać. Znaczy stamtąd też by ją pewnie ją widać, ale tu musieliśmy tutaj. Myślę, że to będzie. Teren badania. Trochę się zgubiłem. Na zachód to w sumie tam. Chociaż i tak myślę, że to jest tu. A, no toż to są kamienne lwice. Znaczy nie widzę, czy to lwice, ale to są kamienne. Więc myślę, że to będzie tutaj. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest to. W następnym odcinku się przekonamy, czy dobrze myślałem. Bo chyba myślę, że tam będziemy w tamtą stronę szli. To jest tu chyba. Nie wiem, przekonamy się, zobaczymy. Dziękuję wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Trzymajcie się. Hej, hej.